Brytyjski język oznawca przedstawia film. Geograficzne niespodzianki dla warszawiaków. I nie tylko. 2. Witam serdecznie. W tym filmie chciałbym opowiadać kilka ciekawostek o geografii Warszawy, Polski, Białorusi, Anglii i Chin. Przypuśćmy, czy twój nauczyciel czy wykładowca zadaje ci następujące zadanie. Uszeregoj następujące cztery miasta od położonego najdalej na północ do położonego najdalej na południe. Warszawa, Brześć, po białorusku Brest lub Bieraście, po rosyjsku Brest. Miasto położone na zachodzie Białorusi. Worcester. Miasto położone w środkowej Anglii. Miasto Moche. Gdzie? Moche. Miasto położone w prowincji Heilongjiang. Najdalej na północ i wschód w wysuniętym regionie Chin. Na pierwszy rzut oka wydaje się, czy jest to łatwe zadanie? Po pierwsze, Chiny rozciągają się daleko na południe. W związku z tym, kraj ten graniczy nie tylko z Rosją, Mongolią i Kazachstanem, lecz także z Koreą Północną, Wietnamem, Laosem, Mianmą, Indiami, Bhutanem, Nepalem, Pakistanem, Afganistanem, Tadżykistanem oraz Kirgistanem. Po drugie, Mińsk, stolica Białorusi, jest położona znacznie dalej na północ niż Warszawa. Po trzecie, Polska jest położona w środku Europy, a Anglia na północnym zachodzie Europy. Zatem większość ludzi sądzi, że Brześć na Białorusi musi być położona najdalej na północ, a następnie Worcester w Anglii, Warszawa, a Moche w Chinach leży najdalej na południe. Jednakże wbrew utartym przekonaniom, najdalej na północ położone z tych miast jest Moche. Na 52 stopniach, 58 minutach, 19 sekundach szerokości geograficznej północnej. Następnie Warszawa. Na 52 stopniach, 13 minutach, 47 sekundach szerokości geograficznej północnej. Na trzecim miejscu znajduje się Worcester. Na 52 stopniach, 11 minutach, 21 sekundach szerokości geograficznej północnej. A najdalej na południe położone z tych miast jest Brześć. Na 52 stopniach, 5 minutach, 51 sekundach szerokości geograficznej północnej. Oczywiście to wywołuje w wielu ludziach niedowierzanie. Czy uwierzyłbyś, że Chiny rozciągają się dalej na północ niż Warszawa, a Białoruś i środkowa Anglia dalej na południe niż Warszawa? Rzecz w tym, że Moche jest najdalej na północ wysuniętym miastem w Chinach. Najdalej na północ wysunięty punkt Chin znajduje się na granicy z Rosją, czyli 92 km na północny wschód od Moche. Jego szerokość geograficzna wynosi 53 stopnie, 33 minuty, 33 sekundy na północ od równika. Zatem Chiny rozciągają się dalej na północ niż całe województwo mazowieckie, Szczecin, Grudziądz, w województwie kujawsko-pomorskim, a nawet miasto Szczebrzno
województwie pomorskim oraz Hamburg w północnych Niemczech, Dublin w Irlandii i Liverpool, Manchester i Doncaster w północnej Anglii. Po angielsku Liverpool, Manchester, Doncaster. A prawie tak samo daleko na północ, jak Szczytno w województwie warmińsko-mazurskim oraz Suchowola w województwie podlaskim, czyli środek geograficzny Europy. Brzeszcz jest położony mniej niż 4 km od granicy z Polską, czyli prawie na tej samej szerokości geograficznej, co Grodzisz Mazowiecki. A najdalej na południe wysunięty punkt Białorusi znajduje się w obwodzie homelskim. Miejscowość ta jest położona na 51 stopniach, 13 minutach szerokości geograficznej północnej, czyli dalej na południe niż Lubin w województwie dolnośląskim, a prawie na tej samej szerokości geograficznej to Legnica, a nawet Wrocław. Nie. Tak, Białoruś rozciąga się tak samo daleko na południe jak Dolny Śląsk. Warszawskie Śródmieście jest położone na 52 stopniach, 13 minutach, 47 sekundach szerokości geograficznej północnej. Dla porównania, miasto uniwersyteckie Cambridge, leżące na wschodzie Anglii, położone jest na 52 stopniach, 12 minutach, 19 sekundach szerokości geograficznej północnej. Ale przecież Warszawa jest bardzo rozległym miastem, zarówno ze wschodu na zachód, jak i z północy na południe. Najdalej na północ z położonym osiedlem w stolicy jest Choszczówką na Białołęce. Zaś najdalej na południe wysunięta jest leżąca na Ursynowie Skarpa Powsińska. Odległość między Choszczówką a Skarpą Powsińską wynosi około 30 km. Choszczówka jest położona na 52 stopniach, 21 minutach, 9 sekundach szerokości geograficznej północnej, czyli mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej co podwarszawskie Łomianki oraz Wołomin. Skarpa Powsińska natomiast położona jest na 52 stopniach, 6 minutach, 23 sekundach szerokości geograficznej północnej, czyli dalej na południe niż Pruszków, a praktycznie na tej samej szerokości geograficznej co Otwock. Zatem północne rubieże Warszawy położone są dalej na północ niż miasto Irkuck, po rosyjsku Irkuck, leżące na Syberii w Rosji, a mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej co wieś Chremiacz, po ukraińsku Chremiacz. Najdalej na północ położona miejscowość Ukrainy. Podczas te południowe rubieże Warszawy są położone dalej na południe niż miasto Semeniwka na Ukrainie. Po ukraińsku Semeniwka, po rosyjsku Simionowka. Zarówno Semeniwka, jak i Chremiacz są położone w obwodzie Chernichowskim na dalekiej północy Ukrainy. Niby Ukraina jest południowo-wschodnim sąsiadem Polski, ale w rzeczywistości kraj ten rozciąga się dalej na północ niż centrum Warszawy oraz jedno z największych miast na Syberii. Rzeczono, w rejonie dzielnicy Bielany, jest położone na 52 stopniach, 17 minutach, 34 sekundach szerokości geograficznej północnej, czyli nieco dalej na północ niż Irkuck.
Natomiast sąsiadujący rejon Wałbrzyszy jest położony nieco dalej na południe niż Irkuck. Na 52 stopniach, 17 minutach, 0 sekund szerokości geograficznej północy. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak daleko Polska rozciąga się na północ i na południe, zapraszam na filmy Geograficzne niespodzianki 4 z napisami po angielsku oraz Geografia Polski. Polska jest bardzo rozciągniętym krajem ze wschodu na zachód. A jeżeli jesteście ciekawi, jak daleko Anglia się rozciąga na południe, to polecam film Geograficzne niespodzianki 5. Nie zapomnijcie, by dać mi łapkę w górę, skomentować ten film oraz oczywiście zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne filmy na kanale. Do zobaczenia.